Ja zawsze zaczynam w ten sposób, że tuninguję jakąś furę na szybko do driftu. A dobra, i to sobie możecie tam co? Zacząć się kręcić, a ja wbijam. Świetnie, do my was, sobie rozdzielimy także. Ja dobrze. Dużo będę rozmawiał z widzami, bo zawsze mam tak, że... Nie ma problemu. Nie ma problemu, tak? Nie ma problemu. Tutaj będę czytał też donaty i rozmawiał z widzami, więc jak coś, to będę trochę przelewał w tych naszych tutaj rozmowach i rozważaniach. Witam wszystkich widzów, witam moderatorów Damiana, widziałem, że tam parę sponsorów się pojawiło, też ich witam. Witam widzów Largo. Siema, właśnie ja też swoich widzów witam. Słuchajcie. Ale wypadałoby tutaj po wyróżnić Lucek, widzów. Ja mam problem, że ja nie tak? widzę czatu, muszę się obrócić, ale zaraz sobie to zrobię. No i tak. Witam wszystkich, naprawdę. Bo ty grasz na konsoli, prawda? Ja gram na konsoli, no. Ty grasz na konsoli i ty masz troszeczkę trudniej. Ja bym to rozwiązał, na przykład podłączył sobie telefon i na telefonie miał czata czy coś. Ty właśnie, przecież ja zaczekam. No pewnie, że tak. Ale to widzisz, jednak kurczę, jednak się czegoś nauczyłem. Ja tutaj biorę Skyline'a na drift, tylko będę musiał mu zrobić chyba zmianę napędu na tył. Ale spoko. Bierzesz? 33 albo 32, nie rozróżniam ich za bardzo. To jest 33, tak. Dobry wybór. A, 33. Fajne auto. 33, fajne auto. Podoba mi się dupa. Ja tam auto to z wyglądu w ogóle kocham. Ach. Ja tak samo. To są takie rąbki legendarnej motoryzacji, nie? No. Właśnie patrzę, tu są różne spoilerowania do niego. Ale nie wszystko wybieram, bo nie wszystko mi się podoba. Które są takie przesadzone. Gdzie ty ten samochodzik, kurczę, tuningujesz? Bo ja teraz właśnie widzę live'a. No. Na jesteś. Zamku, bo chyba zamek. A, bo tu szlachta ja ma zamek, tak? No, a bo ty nie masz hajsu, bo ty niedawno zacząłeś dopiero, nie? No! Kurde, pieda. No tak, bo ty nie grałeś jakiś tam czas, nie grałeś od samego początku. Nie, Forza. Nie grałem. Jak ją kupiłem, to od razu zacząłem nagrywać. I no wiem. Póki co to mi klub albo Leo pomaga, bo oni tam jakieś szachrajki robią z tymi opcjami. A, wiem, szachrajki. Lewe interesy bez podatku. Zawsze wiem o co chodzi. Tam się na tych stronach można sobie pokupować, żeby kupowali jakieś auta od ciebie czy coś. Ale właśnie nie, oni właśnie tak nie robią. Oni po prostu... jak wy to robicie? Oni snajpią na aukcjach samochody takie na przykład preordery, tanio. Przecież ostatnio mi kupili Porsche GT3 RS preorder za chyba... 150 tysięcy, a go możesz za kilkanaście sprzedać, nice. No. I tak nie właśnie... 20 milionów to jest takie... od razu zniknie, nie? No. I po prostu... Ma firmę budowlaną. Tutaj jest pytanie do ciebie, Larko. Do? SRC, czy zna Łukasza ze Słubic? Czy znasz Łukasza ze Słubic? No. Nie, bo wiesz co? O to chodzi, że... No. Właśnie tak jak ci mówiłem, że mam firmę w Polsce zarejestrowaną. No. I po prostu, no... Będą się na pewno... A, rozumiem. O różni widzowie i... No. Dzięki Manek za donate. Mój klub nazywa się Jaki Klub. Ale na razie będę grał tutaj w tandemach, myślę, z Largo. Largo będzie mnie uczył driftować. O nie, stary, nie mów tak, bo to jest jeszcze tak nie mam już mówić. Nie mów tak, bo zaraz... Nie no, będzie mnie uczył, bo on, widzieliście, jak on driftuje na swojej kierownicy. Ale... Co ty masz w ogóle za sprzęt, ziomek? Ja? No. Fanateka Club Sport V2 i tu. To jest generalnie... jakiś kosmos. No powiem ci, wtedy jak dostałem ten sprzęt, no to było po prostu tak? najlepsze, co było wtedy na rynku. Teraz jeszcze powychodziły te Direct Wheel, ale sama baza kosztuje jakieś... A, widziałem. Co to jest ten Direct Wheel? To chyba w Fordzie nie jest nawet obsługiwane, nie? Znaczy nie jest obsługiwane i ci powiem tak naprawdę na tego Fanateka to Forza i tak ten Fanatek to marnuje się trochę na tej Forzie, no, się. Ale jednak no fajnie się po prostu gra i chcę sobie w przyszłości w Assetto jeszcze też popykać, to tam na pewno fajnie się to sprawdzi. Wiesz, jeszcze mam Trustmastera TX-a, TMX-a mam jeszcze. Mam też Logitecha G29 albo G927, który jest do Xboxa, ale on dawno leży i się kurzy. No bo do driftów fajnie mi się na tym jakoś nie gra, nie? Ale dzięki za donate. Fajnie, że niedługo zagrasz w Fordze. Może razem pogramy.
Tyle, że tak widzisz, ja tak się wyrywam z tego, z tej naszej rozmowy, kurde, zrobiłem tego Skyline'a. On chyba VMAX'a ma około 370 km na godzinę w standardowym silniku, nieźle. Siema Bob Marley, siemanko. W sam raz na drift, no, jak 400 leci, to jest idealnie. Ty, a powiedz mi, pościgamy się też w sensie na jakiejś drag race? Pewnie, że tak. Ja tu, tylko wiesz co, ja zawsze lubię się ścigać ze swoimi widzami. Oni uwielbiają mnie wpychać w ściany i to jest, wiesz, to jest dla mnie zupełnie nowe doświadczenie za każdym razem, nie? Ktoś inny wbija i wiesz. Lucek, ja nie mam nic przeciwko, jak jest do tego przyzwyczajony, my też z Leonem możemy tak robić. Nie ma problemu. Aha, dobra, spoko. Dogadamy się. Jeszcze jakiś design. Co polecacie na Skyline nałożyć? Jakieś malowanko? W czym on był kultowy? Pytasz widzów, czy bardziej... Nie, no ciebie na... teraz, Largo i Leo. No to ja ci powiem na pewno coś japońskiego. Tak, bardzo dużo Japonii. Najprostszym sposobem chyba byłoby, jakby zrobił białego i czerwone japońskie słońce. Tak. Aha. Tak wydaje mi się. Taki JDM style, no. O kurde, 50 zł. Dzięki Wisła. Dzięki Wisła za 50 zł. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również Wisłę, ale kolega się nazywa po prostu Wisła? Tak, Wisła to jest mój taki stały widz. On od bardzo dawna już mnie ogląda. O, szanujemy. No to także. Świetnie. Pomaluję sobie furę na czerwono po prostu, bo nie mam tam ciekawego malowania z tych, co tam są. Dzięki Jakub za super czata. Miłej gry życzę. Tego się nie spodziewałem, ale czego się nie spodziewałeś? Nie spodziewałeś się, że będzie Largo na streamie? No mówiłem, że będzie, no, tylko musieliśmy się zgrać. Jaki ten Skyline jest kozacki, kurde. On tak pięknie wygląda. Wszyscy się rają tą R34, a tutaj jest... No dobra, zaraz do was jadę, chłopaki, wiem, że tam czekacie, ale... Nie, my tutaj, ja się tutaj kręcę, oponki rozgrzewam, bo to wiesz, to też muszę znowu wejść, to nie jest tak, że odpalam i już wiesz, cyk. Aha, no tak, tak. Troszkę rozgrzać. Ja też, bo tu każdy auto troszeczkę inaczej. Tak. Ja mam ten taki swój sposób driftowy, ale sposób tuning driftowy mam dla, powiedzmy, wszystkich aut z silnikiem z przodu i napędem na tył, no ale... Nie zawsze te samochody się tak samo driftują. Dlatego ja swoim widzom zawsze powtarzam, żeby sobie na przykład zrobili jedną furkę i się na niej uczyli. No. Uczyli sobie, no bo to jednak... Wymasterować ją, nie? Dokładnie. Leo, a ty gdzie zniknąłeś? A, niespodzianka. Wiesz co, ja musiałem jedną rzecz poprawić. Aha, no to już do was dołączę. Dobra. Idealna nutka mi wleciała. O, deszcz zaczął padać, kurde. No właśnie, ciulowo. Ja też nie lubię driftować, jak deszcz pada. Nie jest to za fajne. To taka delikatna mrzaweczka. Zaraz, co ja tu mam? Ale dziwnie się tutaj czasami felgi animują, nie? Jak się obracają. Tak, zamieniają się w jakieś takie... Jezu, strasznie to wygląda. Muszę jechać 18 na godzinę, żeby te felgi wyglądały ładnie. A szkoda. Straszne. Potencjał masz prawie 400, jak mówiłeś w samochodzie. Wow. No właśnie. Ej, ale zarypiasta pogoda jest. Akurat pada deszcz. Sorry, ale ja muszę zrobić zdjęcie, nie? To wygląda ślicznie. Ty, no to ja, jak przyjedziesz, to ja też chcę zdjęcie. Nie, no jasne, że tak. Tylko ogólnie mówię, że ten samochód wygląda teraz w tym deszczu. W tym deszczu wygląda po prostu świetnie. To muszę tutaj troszeczkę zmniejszyć kolor. Dobra, dwójeczka. Jest okay. Dwójeczka, trójeczka. Zaraz i będzie. I cyk, dwójeczka. Leo, widzę, że ty też tam już jesteś. Tak. Dobra, no jestem ciekawy, co zrobiłeś, czym przyjechałeś. Nie, no to... klubowym wąwozem, no. Co? Ja takim 370. My z Leośkiem, on jeździ 370, a ja jeżdżę 350. Oba wozy są zajebiste, chociaż z wyglądu bardziej podoba mi się 70. No, dobra, okej. Okay. Kwestia gustu, prawda? Tak. Dobra. Jadę do was. Jakby miała jeszcze tutaj 3... Czekamy. 37Z jeszcze jakby miało tutaj Rocket Bunny, to już w ogóle by ślicznie wyglądało. A nie było czasem w trójce? Body kita do 370, a nie wiem, ja nie jeździłem w trójce. Chyba był, ale nie chcę kłamać. No ja też właśnie nie kojarzę za bardzo już tych wszystkich części, które były w trójce samochodu.
Spójcie PewDiePie, dzięki za donate i dzięki. Siema Igor, siema też wszystkim. Sorry, jak ja na przykład widzę, że macie pytania, że nie odpowiadam, ale sam jestem w szoku, że tu jestem. Sam jestem w szoku, że tu jestem. Co za zobaczcie, no. Pozycja nasz pierwszy. Grę no. Daj ciszej. Nie, bo tutaj ktoś piszą, że grę daj ciszej. Jest za głośno? A ja myślę o ty sprawdź, ty tam masz taki... Ja mam kompa pod ręką. Czekaj. Sprawdź po prostu może. Nie, jak mi widzowie tutaj piszą, no żeby ściszyć, no, to... autentycznie. Autystycznie, Leo, chciałeś powiedzieć. Autystycznie, no. lubię, jak właśnie dobrze słychać te samochody na streamie później. Nie ma rynek wtoczony. Że już? No już, teraz drugi wchodzi. Dobra. Dawidek mówił, że doda powera, to... Pozdrów ode mnie Enlargo. Dziękuję, kolego, dziękuję ci bardzo tam za pozdrowinki. Pierwsze miejsce postawię posterka. Dziękuję wszystkim. O, proszę. O, ale cicho, nie... pojedzie. Powiem ci, że ten jest naprawdę ładny, no. 50. O, ładny kolor. Na felgi. Don't call the cops. Pięknie. Fajnie. Czekajcie, fajnie. Ja sobie odpalę drona, bo robimy taki mini zlot. A my już tu w trójkę, czy mają ludzie jeszcze przyjechać? Nie, na razie w trójkę sobie driftujemy, popróbujemy w tandemie. Ja nie mam doświadczenia z tym samochodem, którym jestem teraz, ale wy to pewnie hardcore, nie? Nie. Jeśli chodzi o te samochody, to nie. Ale fajne malowanko masz. Dziękuję. The XB Exclusive. Ej, co wy tutaj za jakieś podśmiechujki? Wy macie nie, w ogóle swoje ten, malowania. Nie, bo wiesz czemu? Bo ty chyba mówiłeś do mnie, że fajne malowanie, a ja powiedziałem dziękuję. A Leo powiedział dziękuję, dlatego... Bo ja nie wiem, który to jest, który. Mam tutaj niki wyłączone. Ja jestem 350Z. A, dobra, 350, czyli twoje, oba malowania mi się podobają, ale najpierw zacząłem od twojego Largo. Dzięki Bob Harley za donate na superchacie. Skoro jest zlot, mam coś powiedzieć? No, już skończyliśmy zlot, to już koniec. Idziemy dalej, nie? Nie, dobra. Na zlocie ja przeważnie robię tak, że właśnie chwalimy się furkami, gdzieś sobie stajemy w jakieś fajne miejsce i zaczynamy albo driftować. No driftować na zlotach to się nie da za bardzo, ale da się wyścigi robić i jeździmy sobie wyścigi albo coś tam. Driftować mówię, że się nie da. Powiem ci tak, Lucek, będzie nam trudno tak? Się skleić i w tandemach latać, bo wiesz czemu, bo to trzeba naprawdę poznać dany styl jazdy tego, kto jedzie przed tobą, to ty jadąc za mną musisz naprawdę znać mój styl jazdy. Wiem, teraz to ja się stresuję. Więc może słuchaj, jest stream, na luźno możemy po prostu sobie polatać. No, właśnie o to chodzi, coś tam popróbować. Ja się spróbuję do ciebie dopleić. Ale trochę za mocno wyjechałem. Sorki. I właśnie, Leo, to jest właśnie fajne, że można właśnie sobie na streamie poćwiczyć, pogadać, no właśnie, pośmiać. Właśnie. I Lucek mnie zaskoczył, mówi spontan chłopak i odpalam i tylko słyszę siemaneczko wszystkim, mówię o. To było mega, nie? Grudo. To było dobre, ale no, nie ma też co się... Oj, popsułem te. Dzięki za donate, bo tutaj w międzyczasie donate był. Od dzika znowu. Musimy chyba znaleźć nowe kółko, bo ja tu zniszczyłem trochę. No to jedziemy do następnego, nie ma problemu. Tu jest. Oj, teraz ja. Ale świetnie to wygląda, ja nie mogę. Dobra, jedź z przodu. Spróbuj się jak coś dokleić, bo... Dobra. Widziałem, że łatwiej mi osobiście... O, sorki. No proszę. Łatwiej mi osobiście było dokleić się do Ludzka, bo ciebie Largo dogonić nie mogło. Ale wiesz, że ja staram się... Dobra, to ja będę jechał za wami. A tu mamy trochę szutru, może przenosimy się. To chodźcie tutaj. Tutaj na środku, no. Dobra, robimy tutaj, transfer. Tutaj. Na jedynce lecicie, czy na... Ja na dwójeczce. Aha, ja muszę sobie chyba biegi skrócić. No, na pełnym gazie zawsze do odcimy Lucek driftujesz? Nie. Ty, a ja ci jedno powiem, jedną rzecz, Lucek. Wiesz, co my robimy na przykład z Leosiem? No. Jak na przykład, albo generalnie jak z kimś nie możemy się skleić, albo jest tak? Stream, słuchaj, driftujcie tak jak driftujecie, a ja driftuję w inną stronę, zobaczcie jak to kozacko wygląda. Jedź, no dobra, próbuję. Driftujcie sobie, a ja będę w drugą stronę driftował. Próbuję się trzymać jak najbliżej koła, ale
Nie jest wiesz to co? Łatwo? To jest tak. Ostatnio nawet o tym, żeśmy rozmawiali u Larga na odcinku. Z netcodem w grze, z synchronizacją w grze jest tak, że ja osobiście na przykład nie dotknąłem tutaj żadnego elementu, a u ciebie zauważyłem, tak, że tak, dotknąłem. Tak, jest dotknąłem, tak. Nie? No niestety jest tak, tak no. Orza nas obarcza takim słabym synchronizacyjnym podejściem, ale... No ja wiem, czy tak słabe, w większości przypadków nawet tego nie widać, nie? Tylko przy takich właśnie przyspieszeniach dość mocnych jest to gdzieś, czyli przy skręcaniu... Wow! Jeszcze? Nie dotkaliśmy się. W takich gwałtownych manewrach, myślę. Tutaj chodźcie. Dobra, o tu jest... Dobra, tu jest fajnie więcej miejsca. Dobra, wiesz co, Lucek, leć pierwszy, a ja spróbuję się do ciebie dokleić. Albo ty, Leo. No jeźdź, ja się spróbuję do was. Ale ciężko. Wszystko mamy. Ale wiesz, dopiero samochodzik zrobiłeś, nie? To... No. Ja mam też 350, którą fajnie zrobiłem na drift i nie on mi się kozacko lepiej. A z różowymi felgami? Tak. No to dawaj ją. No dobra, no. Z tym bym musiał jeszcze troszeczkę się popieścić z nim, z ustawieniami może. Ale Nissan ten, co sobie go wcześniej zrobiłem, właśnie jest świetny. Tylko ja zawsze staram się brać inne auto do driftu, za każdym razem. Tak, żeby to się to jest mój błąd. Nudziło, nie? No, żeby się nie nudziło, nie? Tak, ale z drugiej strony na przykład, tak patrząc jak się gra, no to jednak lepiej jest cały czas tym samym driftować, no bo się nauczy, dobra. Wiesz co... Zresztą no, gadaliśmy o tym, nie? No. Dobra. Troszeczkę muzykę ściszyłem. A muzyka a co leci w ogóle? Takie kawałki sobie ten. Kupiłem sobie taką bazę utworów, wiesz, żeby. No bo były takie na przykład na Spotify'u muzyka bez praw autorskich niby, nie? Ale YouTube też to zaczął ściągać w końcu. Także kupiłem sobie bazę muzyki i z tej bazy cisnę. Mówisz o nazwie firmy na e.com? Tak. Bardzo fajnie. EA Games! Nie, ale bardzo fajna. Przepraszam, tylko nie wiedziałem, tylko że lecisz. A jakie macie te? Robiliście swapy w tym? Nie, ja na seryjnym. Nie. Seryjny silnik, 7 V6 jest zmieniony, tu jest V8 jak nic. Ja słyszę też, no właśnie. Ja też miałem V8, no mi głupia jest. Nie, no czemu? To najlepsze, Lucek jeździ czarną, a ja ją widzę jako złotą. Ja też. Co? Ja widzę jako złotą. Ja widzę ją złotą. No właśnie ten nizmowy kolor 350Z, nie? Mhm. Ten miedziany, to już nie złoty, tylko miedziany. Leoś, z trasy odjedź. Z trasy. Bo tu się niektórzy nie mieszczą, o kurde. Trochę... No ludzie, to trzeba się przyzwyczaić, dlatego ja się, Lucek, cieszyłem, jak ty robiłeś ten samochód, bo mogłem się troszkę pokręcić. Ale wiesz, możemy jechać też na miasto. Możemy jechać... Na spokojnie, na razie wyczujmy te fury. Dobra. Same Nissany, o. 350, 370 jedno jest. A czemu pytałeś o to, czy zawsze driftuję na pełnym gazie? No bo wiesz co, jak ja na przykład na pół gazie driftuję, mam tak samochód ustawiony i jak czuję, że mnie prostuje, to po prostu mu delikatnie gazu dokładam. A, no tak, już tak, nie tak. Ma problemu, nie? A jak na przykład przy odcinie bym driftował, no to już. To już ciężko, no. Dokładnie. A tak to można bardziej stabilny też ten drift robić, na pół gazie na przykład. No właśnie o tym mówię, nie? Już. Tylko ja robię teraz jajko, a nie kółko. Dopasujemy się, nie ma problemu. Ogólnie jak ci się podoba Forza Horizon 4? No, bardzo mi się podoba. Spodziewałem się troszeczkę innego kraju. I że będziemy jeździć sobie po prawej stronie, jak ja w cywilizowanym tak świecie. nie, no jakieś kurde pod prąd. A jak obstawiacie? Co będzie dodatkiem kolejnym, który może się pojawić? Ja myślę, że coś szalonego, tak jak było w... Hot Wheelsem. Tak teraz może być, nie wiem... Nie mam pojęcia, no ciężko przewidzieć, tak? Jak w poprzedniej części pojawi się Hot Wheels, tak teraz mi nic już nie zaskoczy. No, a tu też było takie... Ciężko. Spróbuję zmienić na 300, na R33, jak miałem wcześniej. Na tego czerwonego chcesz zmienić? No, na tego czerwonego wariata smoka. O. O, ktoś dołączył do nas? ZSRR DLC. A to nie wiem, to może przez ten...
przez moją ekipę. Nie wiem, ale myślę, że nie będzie problemu. Tak, ja jestem ziomeczki na kierownicy, bo widzę, że tam pytacie. Czyli, aha, na kierownicy jesteś, a dobra. No do tego tak równo idzie. Tak równiutko, nie? Jak od tego, od talerza byś odcinał. No, no, bez kitu. Nie, tak no ja uwielbiam. Uwielbiam tą kierownicę i wierzę w to, że Lutek sobie też ogarniesz i zobaczysz. Tak, ja bym chciał, to bo ty masz oddzielne stanowisko zrobione, tak, nie? Tak, no właśnie. Tak. Też bym coś takiego chciał, dlatego że no, przykręcanie i odkręcanie kierownicy co chwilę to jest... Też pozycja jest niewygodna. No. Ale Lutek, ja ci powiem tak, jak jakiegoś konkreta sobie kupisz i przykręcisz do biurka i masz słabe biurko, no to ci to biurko połamie. Jest tak, tak. Jest tak nieraz mocne, stary, są te odbicia i to wszystko, że no, no. Jednak fajnie byłoby... Nie, mi tu bardziej ze względu mojej preferencji, bo ja lubię jak coś spełnia swoją funkcję. Cały czas, na przykład przy moim biurku, no to jest taki minus, że no ja też tutaj cały czas obrabiam te filmy, renderuję, a też ustawiam miniaturki, opisy i tak dalej, no i potrzebuję do pracy mieć, nie? To cały czas. No właśnie. No i co? I cały czas będę odkręcał i przykręcał tą kierownicą, mnie to wkurza i wolę sobie właśnie zrobić oddzielne stanowisko. Tak jest tego. Lepiej, tak jest tak, lepiej. Tak. No. I to tutaj mam miejsce, podłączę sobie właśnie tak jak ty Xboxa, oddzielny monitor i jazda, nie? Akurat to wszystko mam, Xboxa mam, oddzielny monitor, nie mam jeszcze stanowiska, fotela i ten, kierownicy. Powiedz mi tak, a jak to było? Ty dosyć szybko miałeś tego Xa, nie? Tak. Kurde, ja właśnie widziałem, że ty naprawdę miałeś szybko tego Xa, nie? Tak, dostałem od Microsoftu. O kurczę. Siema, pozdrów Enlargo i chłopaków. Dziękuję słyszałem, bardzo. Że wyszła nowa Supra. Tak, wyszła nowa Supra. Co właśnie Largo myślisz o nowej Suprze, jeśli chodzi o wygląd? Ja ci powiem tak. Już nie musisz nic mówić, bo to takie... No właśnie, wiesz co, ciężki temat, ale no... Motoryzacja w tym kierunku idzie i uważam też, że nie ma się przed tym bronić, nie? Ale no, obojętnie, co tu powiedzieć. No ale to już to takie, to już załatwiło, już cały komentarz, nie musiałeś nic więcej mówić. A wy co sądzicie? Dobra, a wy co sądzicie? No mi się nie podoba z wyglądu w ogóle. No mi za dużo takich kiczowatych kształtów moim zdaniem. Mhm. Więc to totalnie nie moja liga, ale wiesz, ja nie jestem też taki zamknięty, że o, wszystko musi wyglądać jak Skyline albo jak Supra, tylko no, możliwe, że po jakimś czasie się przyzwyczaję do tych nowych samochodów, nowych wyglądów. Ale pierwsze wow było jednak takie średnie, nie? Średnie no, właśnie chodzi o to pierwsze wrażenie, nie? Ja uważam, że oni chcą ją za sportową zrobić, a Supra, stara Supra, co do starych kształtów, ona nigdy nie miała tak do końca takiego zamysłu bycia takim no. Bóg wie, pouzerem albo coś. Ona jasne, że to jest ogień samochód, ale tak właśnie fajnie moim zdaniem to było spasowane. No a teraz tą nową Suprą, jak jedziesz, to od razu widzisz, że z nią coś jest nie tak, nie? Ale czego się spodziewałeś po BMC w ubraniu Toyoty? No Z4 no to jest, tak? No jest tam dużo tej Z4, widać te akcenty nawet stylistyczne na po prostu karoseli, nie? Po prostu ludzie mieli też za duże oczekiwania. A, to swoją drogą. Nie? O, dawaj coś takiego, że ja będę powoli jechał, a ty driftujesz wokół mnie. Tak, dasz radę? Chcesz? No chyba no, tam. No spróbuj, tylko czekaj, tam dalej. Przejedziemy. Tylko będziesz musiał jednostajną prędkością tak, jechać. Tak, 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 wiem. Bardzo powoli będę jechał, okej? Okay? Bardzo powoli, no a ja... Dzięki Bob Harley za donate. Na złomiu. Nie no, wiecie co, to jest kwestia tego, że do tego wyglądu trzeba się przyzwyczaić, tak? Za szybko Lucek jedzie, przepraszam, że dobra, ci przerwę. Cofnij troszkę, cofnij. Tak, tak jak mówisz, trzeba się po prostu przyzwyczaić i... Do tych nowych samochodów, do tego nowego wyglądu, nie? Mhm. Dobra, jadę powoli. Dobra. Pamiętajcie, Largo driftuje na kierownicy, więc on bardzo precyzyjnie. Patrzcie na to. Wow. 9 na godzinę jadę. A zróbmy nie tak właśnie, to. Że Lucek jedzie i między mnie, o właśnie, widzisz? Aha, wiem, spróbuj się dopasować. Ale co, ósemka? Nie, ósemka, normalnie robisz między Luckiem, tylko no. Na styk między dwoma samochodami. Dobra, ale to chodźcie na lotnisko, żeby było więcej miejsca.
co myślicie? Tutaj, no dobra, okay. No to na lotnisku w takim razie. Robimy stunty. Wy już takie coś robiliście chyba ze swoją ekipą, prawda? Ćwiczyliśmy trochę, no ale... Bardzo równiutko ci to wychodzi. A nie, bo wiesz co, nieraz jest problem z synchronizacją. Mnie pokazywało, że raz się na przykład uderzyłem. Aha. Pokazywało? No. Że uderzyłem cię raz? A mnie nie. Myślałem, że ogólnie mówisz. Nie, nic nie pokazywało, że mnie uderzyłeś. Wiesz co, dałbyś radę jeszcze wolniej, znaczy ja bym dał radę przy tej prędkości, tylko że za mało obrotów zrobimy, a lotnisko nam się skończy. Spoko. 5 na godzinę. Okej, okay. Możliwe, że będę te barierki tam rozwalał. No, tutaj trochę mało miejsca masz. No i ślisko jest. Ślisko jest, no. Pole kozak. No. O Jezu, teraz nie, bo się za bardzo podniosło. No, troszeczkę cię poniosło. Trochę za ślisko. Ale myślę, że bardziej możemy trochę na środek wyjechać, bo trzymamy się przy prawej. Delikatnie na środek, no nie? No. Dobra. Dobra. Thanks and have fun. Ustawię się. Hej, gdzie jesteście? Siema, Leon. O. Dobra. Właśnie live'a, jest, dobra, spoko. Tutaj znowu pozdrowienia. Epickie shoty. Dziękujemy za donate. Dziękujemy za pozdrowienia. Czekaj, wiesz co, teraz spróbuję w drugą stronę. 5 na godzinę. Powolutku. Leoś, troszkę za blisko jedziesz. Nie za wiadę. Blisko? Co ty? Ty się nie wciśniesz? No, nie, nie. Co za obraza. Dobra. Dobra, już mam. Zajebiste masz to malowanie. Też muszę sobie zrobić jakieś ekipowe. Ekipowe, no. Było blisko, oj, przester. Ale, ładnie nawrócił. Właśnie problem jest, że... Za szybko jedę? Nie, właśnie ty jedziesz, stary, idealnie, tylko jest zawsze zmiana nawierzchni. A, widzę właśnie, kumam, no. Już kumam. Wiecie, kiedy to zrobimy? Jak będziemy jechali na autostradzie, bo tam naprawdę... O, dobra. Tam by było fajnie, nie? To co, driftujemy po świecie? Ja chcę jechać za wami, bo ja chcę was nagrywać.